You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Dwa dni nie udało nam się złowić nic. Mieliśmy jedno odprowadzenie szczupaka, jedno uderzenie, podgryzienie w gumę w ogon w Ricky Deroucha, jedno wyjście do Jerka i jedno odprowadzenie takiego konia 40 z plusem, też na Ricky Deroucha. Ale to było typowo, on nie chciał go zeżreć, po prostu był zainteresowany, więc go odprowadził. No nie wiem, co się dzieje. Pogoda jest bardzo zmienna, wieje, flautuje się na zmianę. Słońce, chmury, szalejące ciśnienie. No dzisiaj jest trzeci, ostatni dzień. Mamy szansę tam do południa, no myślę, że do 16 gdzieś. Dziś będziemy na wodzie, później wyciągamy łódkę. Ja wracam do Warszawy, Marek zostaje jeszcze na tym terenie. No mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze będziemy w stanie wam pokazać jakąkolwiek złowioną rybę. Od lokalesów wiemy, że przez 5 poprzednich dni nie łowili praktycznie nic. Nie było kontaktów ze szczupakami. Ryba została tak jakby odcięta. Przyjechaliśmy prosto z przewodnikiem i przewodnik już nam pokazuje. A ty przewodniczy z Savage Gear, czy nie? Nie. Aha, to tylko tak... Sąd właśnie wie. Sama ta. Odbiera kurczeba? Ile ma 100? Nie. To krótka ryba. To krótka ryba. Tak, 70. Nawet nie, 60 z plusikiem. No ale jest. No, i powiedz mi i na co? Jak zażar, to kanibala. Czyli kanibal Marek na tej wodzie też łowi. Kanibal robi robotę. Jest! Ale jest! Zaprezentuj rybkę. Jest. No naprawdę, Krzysiu. Udało się. Szacunek, szacunek. Żółwik. Dobra, żółwik. I to jest żółwik. Jest. Jest ryba! W końcu kontakt! Jest trzecia ryba, bo nie wiedział, że jest. Szczupak! Prawie. Będzie 70? Cześć, to w tych... Nie ma. Nie ma. 63. No, 63. No i dobra. 63 centymetry szczęścia! Boże jedyny! Jest ryba! Jest ryba! Jest ryba, czyli są ryby! Nazywam się Krzysztof Tynny, jestem lokalnym przewodnikiem na jeziorze Drawsko i pobliskich jezior. Pokrótce mogę was zaprosić na ładne szczupaczki i okonie. Specjalizuję się w połowie szczupaka, okonia. Zapraszam również na białą rybę, dużego lesza przede wszystkim. No i okazyjnie płoci. Zapraszam do kontaktu poprzez maila, który będzie wyświetlony na stronie, poprzez telefon. Podziękowania dla WND Fishing oraz Team Pleciona. Zapraszam. Marek, czy masz czutkę na tym miejscu na rybę? Tak, cały czas. Rzucam non-stop. Od trzech dni się nie poddajemy. Od trzech dni rzucam non-stop, już boli mnie nadgarstek. Widziałem rybę, nawet trzy, jednego konia, także wierzę, że jednak ta czwarta też się tu znajdzie.
W związku z tym cały czas wymieniam przylęty, cały czas kombinuję z prowadzeniem głębokościami, z prędkością zmijania, z opadem, z podszarpywaniem, z blachą. No wszystko to jest możliwe. Ta ryba tam tu jest, złapiemy ją. Tylko po prostu nie chcę brać. No, tak trafiliśmy okres, wiadomo, to są po prostu ryby. Ale ryby wiedzą, że przyjdzie na ich czas i będzie wyjeżdżała jedna za drugą. Jest tu jeszcze 3 dni i wierzę, że znajdziemy ten dzień, kiedy ryba będzie chciała brać głęboko po same kule. Zajrzymy do pudełka przewodnika lokalnego. Ale zajebiste pudełeczko ma tutaj przewodnik. Kanibale. Ja wiem, jaki błąd popełniłem. Moje pudełko różni się od twojego. W sensie, znaczy no widzę, masz Ricky DeRoucha. Masz Shatiza. Kanibale. Relaxa. Przewodnik wziął sprawę w swoje ręce i mówi, że my się nie nadajemy się do niczego. Ja płynę, on mówi, posłuchaj, wiesz co, koleżko, zaj z tego miejsca, jak chcesz połowić ryby, no to szedłem. Więc ustąpił profesjonaliście. Ustąpiłem miejsca profesjonaliście, dokładnie. W przylętach Holo Select miałem takie przypadki, że kotwice nie wytrzymywały przy holu większej ryby i niestety traciłem te ryby. Dlatego zawsze przy Holo Selekcie, którym tak naprawdę przynęta jest moją, można powiedzieć, przynętą taką klasyczną, dlatego że łapałem na nią w młodości, udało mi się złapać na nią kilkametrowych ryb, 114, 105, 102. To były moje pierwsze metrówki w życiu i wszystkie właśnie wychodziły na naturalnego pajka Holo Select. Jednakże wiedziałem wtedy już, że kotwice montowane do tych przynęt nie są dobrej jakości, dlatego za każdym razem jak chcę założyć tą przynętę, pierwsze co robię, to wymieniam w nowej przynęcie kotwice. Także chciałem pokazać tutaj patentem na wymianę kotwicy jest fajnie, że taki, że rozginam kółeczko łącznikowe, oczko kotwicy przeciągam przez kawałek kółeczka i automatycznie od razu wrzucam kolejną kotwiczkę po to, żeby dwa razy nie rozciągać kółeczka łącznikowego. Są dwa atuty tego sposobu. Jeden jest taki, że po prostu dwa razy nie muszę rozciągać kółeczka, przez co kółeczko przy każdym rozciągnięciu wiem, że się osłabia, a po drugie cała operacja trwa dużo, dużo szybciej. Proszę. W tym momencie jedna kotwicza wypada, a druga jest już założona. Magia, nie? Pomachaj ładnie, tu też. O.